Aniu, no bardzo miło Cię widzieć i na pewno teraz Cię niesamowicie zaskoczę, słuchaj. Czy Polska jest gotowa na ten program? To jest 17. raz, kiedy usłyszę to pytanie dzisiaj i nie tylko dzisiaj. Zobaczymy. Na pewno jest duże oczekiwanie, na pewno jest duży nerw, na pewno jest dużo emocji związanych z tym programem. My też mamy te emocje w sobie, natomiast stanowimy tutaj fantastyczną ekipę ludzi, którym się chce, którzy mają bardzo fajną energię do tego, żeby być w tym programie, żeby pokazywać coś, czego jeszcze nigdy w Polsce nie było. My wchodzimy do niektórych domów pod pretekstem programu rozrywkowego, ale jednocześnie nie tylko pokazujemy show, nie tylko pokazujemy blichtry, jedwabie, welury, pióra, cekiny i te inne rzeczy, ale otwieramy się na innego człowieka. Otwieramy się na inną formę ekspresji artystycznej. Otwieramy się na nowe możliwości, więc ja się śmieję, że to jest, wiesz, program, który może wyzwolić różnego rodzaju emocje w Polakach. Co myślisz na przykład o osobach starszych, które być może no, nie do końca śledzą trendy albo nie do końca wiedzą, co się dzieje? Gdy one na przykład włączą ten program, co pomyślą? To jest, myślę, że przykre, co powiedzieć. Co mówisz, ponieważ światopogląd nie zależy, albo nie do końca zależy od wieku, bo pytasz mnie o osoby starsze, jednocześnie ja na przykład rozmawiam ze swoimi dziećmi, no bo co dzieci powiedzą i tak jak bardzo rzadko opowiadam o tym, co moje dzieci, jak moje dzieci reagują i co moje dzieci opowiadają, tak tym razem wam opowiem. Jak zapowiadałam uczestniczenie w tym programie, w tym show, jak zapowiadałam swój udział, to mówiłam, słuchajcie, bo to jest taki delikatny temat, kontrowersyjny itd., itd. I potem opowiadałam im, na czym to polega. To moje dzieci zareagowały w sposób niezwykle dla mnie też budujący, bo powiedziały, no dobra, ale co w tym kontrowersyjnego? I teraz jakby trzeba wziąć pod uwagę fakt, że rozmawiamy o dragu jako o pewnego rodzaju, albo staramy się to sprowadzić do tego, że to jest wydarzenie polityczne czy światopoglądowe, natomiast to jest też wydarzenie, albo przede wszystkim wydarzenie artystyczne. To jest jakaś forma też przedstawienia i artyzmu, kultury w zupełnie innej, z innej zupełnie perspektywy. To jest, myślę, że cudowne, że po prostu z jednej strony możemy się tym bawić, a z drugiej strony pod tym wszystkim kryje się człowiek. I tego jestem ciekawa. Ja akurat jestem ogromną fanką i nie mogę się doczekać tego formatu, bo po prostu te stroje i tak dalej, w ogóle ten blichtr, to wszystko. Zatem, wiesz co, mam wrażenie, że my jako kobiety możemy się też czasem uczyć, to znaczy... nie chciałabym również, żeby to źle zostało odebrane, natomiast mam wrażenie, że czasami zapominamy o tej swojej kobiecej stronie, że ta femina w nas jest coś naturalne i zrozumiałe i oczywiste. No, ja też nie zawsze tak wyglądam, dajcie Panie Boże. Nie, no oczywiście budzę się i tak od razu wyglądam, ale i uwielbiam, nie wiem, dresy i płaskie buty, ale... są takie momenty, kiedy możemy sobie pozwolić na odrobinę czegoś więcej. I myślę, że paradoksalnie ci mężczyźni, którzy będą nam pokazywać, jak wchodzą w rolę drag queenki, będą nas też wyzwalać i uczyć tego, że możemy sobie pozwolić na tę odrobinę szaleństwa. Ania, ja Cię znam nie od dziś. Wiem też, że masz bardzo duży temperament. Widać to też czasami na Twoim Instagramie. I tak się zastanawiam, czy tutaj będzie iskrzyć i czy na przykład będą jakieś dramy. Słuchajcie, no nie ma drag queenu bez dram, bez emocji, bez sarkazmu, bez ironii, bez dystansu do siebie, bez poczucia humoru, bez ciętego języka, bez charakteru i nie ma takiego programu bez osobowości. A jak Ty dogadujesz się na przykład z Michałem Szpakiem? Cudownie, to znaczy ja jestem zachwycona tym, że jestem w tym jury, także dlatego, że podziwiam jego ekspresję, dlatego, że ja po prostu bardzo szanuję ludzi, którzy jednocześnie są wolnymi ptakami, tutaj wiesz, każde słowo, wolnymi duszami i po prostu są ekspresyjni i swobodni, a z drugiej strony mają coś do powiedzenia i mają też warsztat artystyczny, ale z drugiej strony też fizycznie, po jednej stronie jest Michał, po drugiej stronie jest Andrzej Seweryn i to jest też taki rodzaj klasy, ulgi. Zobacz, nawet jak ja o nim mówię, to od razu taka jestem zachwycona i w pewnym nie byłoby to dobre słowo w takim uniżeniu, ale w zachwycie. Opowiadam o kimś, kto jest wyjątkową postacią i cieszę się, że produkcja właśnie tak nas dobrała, bo dzięki temu ja mam też okazję patrzeć na wyjątkowego artystę. A Tomek Karolak jako zaraz zmiotuje. Co? Czekajcie, to był program, miało być o programie. Ale to nie jest program o Tomku Karolaku. To jest program o Chimerze, która ginie w tym wszystkim, ponieważ jest zasłonięta wielką posturą Tomka Karolaka. Nie będę wypowiadać na temat Tomka Karolaka. Mam to poczekaj, to jeszcze ostatnie pytanie, poproszę. Tutaj Ania, ty się nie denerwuj, miało być o programie, jest o programie. Ale emocje, masz emocje. Ale jakie emocje? Tylko tyle będzie wypikowania, słuchajcie. Nie, dodatkowa minuta, bo to są, poczekaj, to są, bo rozmawiamy, tu jest wiele fantastycznych, wspaniałych postaci, które są gośćmi tego programu. Nie chciałabym, żeby ktoś jeden rzucał się olbrzymim cieniem na pozostałe postaci, ponieważ to są celebryci rotacyjni. W kolejnej edycji ich nie będzie. Wielki szacun, że wzięli udział w tym programie. Wielkie uznanie. Robią to dla pieniędzy. Ale także dlatego. Ja jestem przekonana, że Tomek Karolak ma olbrzymi dług wdzięczności wobec publiczności, w związku z czym jest w tym programie. Poczekaj, nie dokończyłem. Ale prawdziwymi gospodarzami tego programu są te dziewczyny, które nas wpuszczają do swojego świata, czyli drag queenki. W związku z czym wielki szacun dla nich i wielkie uznanie. I nie chciałabym, żebyśmy przez pryzmat jednego czy dwóch rozrywkowych mężczyzn zapominali o tych wyjątkowych kobietach. Jak na przykład twoim zdaniem zareaguje społeczność właśnie LGBT na ten program i jak zareagują też fanki M jak Miłość na przykład, które ciebie kojarzą z wspaniałej postaci? Jak, że tak powiem, cały kolorowy świat LGBT zareaguje. Ludzie są różni, ludziom się różne rzeczy podobają. Mam nadzieję, że przełoży się nasze zaangażowanie i szacunek do drugiego człowieka oraz ta pozytywna energia i próba pokazania tego, że dzieje się coś wyjątkowego i fajnego. Więc to tego bardzo bym chciała. Dlatego też jakby w mojej ocenie facet w rajtuzach robiący sobie heheszki po prostu nie przejdzie. A jak zareaguje publiczność M jak Miłość? Kochani, jesteście ze mną tyle lat. Ze względu chociażby na starą znajomość, po prostu włączcie telewizory, włączcie TVN i zobaczcie po prostu, w czym biorę udział, bo ja pokochałam ten format i tych ludzi całym sercem już dawno temu.